Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj tak szybciutko, bo za chwilę noc nas tutaj zje. Bardzo ważna taka czynność, o którą w komentarzach pisają klienci, kiedy to będzie. Było takie cięcie na start. Teraz pokażę to w praktyce, jak wygląda w takim już szybkim wykonaniu, kiedy nie ma czasu się na wielkie zastanawianie i no jest z czego wybierać. Jak widać, latorośle ładnie sobie porosły. Tutaj już część żeśmy zrobili. O, widać jak tutaj, ile tego wszystkiego musiało odpaść, żeby było dobrze. Teraz mają pięknie w odpowiednich odległości. To jest akurat odmiana rondo. Piękne zbiory się zapowiadają. Tutaj będziemy, został ostatni rządek. Widzę, że przed zmierzchem zdążę. To jest odmiana regent. Patrzymy sobie. Tutaj akurat czopeczek jest taki niziutki. Na czopeczku dwie latorośle, jedna niżej, druga wyżej. Bardzo ładnie, pieniek ma być goły. Wszystkie dolne usuwamy. Patrzymy sobie, czy odległość, żeby nie było za gęsto. Temu też podziękujemy, temu też. To nie jest za młody, za stary krzew. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć latorośli. I dwie na czopku. Idziemy dalej. O, tutaj na czopeczku druga latorośl nie wyrosła, więc trzeba będzie zostawić. Ta będzie czopkiem w przyszłości, a którąś tutaj trzeba będzie zostawić. Pewnie ta zostanie, żeby ładnie zastąpiła nam ramię. Pieniek miał być goły. Od dołu usuwamy, ale tutaj... Dobrze, to wyrzucimy. To też dolne usuwamy. No tu jest taka nieciekawa, no to tą zostawimy. Las. No i proszę, jak ładnie jest przewiew. I zobaczcie, ile tego na dole zostaje. I nie ma zmiłuj się, nie ma, że boli i nie ma, że żal. To jest wszystko dla dobra. Przy czopku widać czopeczek. Ładne dwie latorośle. Dolna będzie czopkiem, górna będzie w przyszłości łozą owocującą. Tutaj musi być przestrzeń dla nich, z którą żeśmy zrobili. Następna. Teraz no tutaj trzeba troszeczkę przerzedzić. Tam na końcu zawsze można jeszcze dociąć. Na razie tak zostawimy. I idziemy do następnego. Przy okazji chwasta można dużego wyrwać. I też na pieńku coś tam rośnie niepotrzebne. Taki ala czopeczek. Tutaj z jednej, tutaj z drugiej. Aha, no to ten jest. Tutaj są trzy. Dobra, tutaj ta górna, dolna. Tą w takim razie usuwamy. Tutaj jakiś czopek uciąłem, pewnie coś słabo. Aha, tutaj dotąd tylko był, widać, dotąd był tylko krzew ucięty, widocznie słabo rósł. Zrobiliśmy przedłużenie ramienia, a żeby nie tracić, zostawiłem jakiś tak mały czopeczek, który sobie tam w przyszłości usunę. Dolne usuwamy. Tak. Tutaj jest jakiś taki krótki. Dobra, ten będzie za gęsto. Tu akurat nie ma, mało jest rosnących po dwie. Też tutaj coś za gęsto. Temu podziękujemy. No proszę. Nie, mało jest rosnących po dwa z jednego oczka. W poprzednich krzewach to było po 2-3 nawet rosły. Pieniek oczywiście golimy. Tutaj w ogóle się nad tym nie zastanawiamy. Dobra, na czopeczku mamy 3 nawet. Ta będzie nam potrzebna na zewnątrz. Ta jest górna. To możemy usunąć. Tu musi być wolna przestrzeń. Dolne usuwamy. Tak, i teraz przerzedzimy coś tu. Tu. No ta taka ładna, a ta też w przyszłości urośnie, będzie ładna. No jak teraz dostanę trochę mniej, będzie powera, dostanie to. Idziemy dalej, znowu pieniek golimy. Patrzymy sobie na czopeczku, mamy dolna będzie czopkiem, górna będzie łozą owocującą. Zostawiamy wolną przestrzeń, dolne usuwamy. No, tutaj się ładnie obyło bez nadmiernego golenia. Idziemy dalej.
czopeczek. Jest tutaj, się coś klinuje. Trzeba mu troszeczkę zostawić miejsca. Tu. No i tu jest za gęsto. Tu i tu. I tego na ostatniego też wyrzucimy. Tu by się przydało przypiąć, ale ta panerek został z tyłu. No dobrze, do następnego. I tak cały dzień. Czopeczek jest dolny, ładnie wyrósł, górny też. Tutaj przestrzeń zostawiamy wolną, dolne usuwamy. Tutaj w ogóle cienka witka jakaś taka jest. Tu będziemy musieli ostrożnie do tego owocowania podejść, żeby nie przeciążyć, ale już będzie sobie radzić. Tutaj dolny zostawiliśmy, bo tak akurat nam odstęp pasował. No i proszę, jak ładnie. No i ostatni może krzew. Też pieniek. Golimy. Też dolny ładny będzie. Tutaj ta siemka trochę zasłania. Dolny na czopku będzie zastępczym, górny będzie łozą. Zostawiamy trochę przestrzeni. Tutaj coś bardzo słabo wyrosło. Weźmiemy to pod uwagę przy goleniu, dalej przy selekcji. Na końcu taki nic. Ten między nimi wyrzucimy. I ten wyrzucimy. I starczy. Tak to wygląda w praktyce. Ta czynność jest obowiązkowa, obligatoryjna. Jeżeli tego nie zrobimy, będziemy mieli więcej liści niż owoców. W takim dużym zagęszczeniu liści będą się trzymały grzyby. Grona nie osiągną dojrzałości w wyznaczonym terminie. Krzew będzie przeciążony. Nie będą posiadały tak cennych aromatów, o które nam chodzi. Na dziś to wszystko. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek Roku Winnicy Przybyłówka.